Drodzy przyjaciele opactwa, zgodnie z wielowiekową tradycją, w niedzielę Zmartwychwstania zasiadamy do naszych wspólnotowych stołów, aby razem spożyć śniadanie wielkanocne. Zawsze przynosiliśmy w Wielką Sobotę nasze koszyki do poświęcenia. Tym razem uczynimy to w naszych domach rodzinnych. W tym filmiku pokażemy Wam, jak dobrze przeżyć poranek wielkanocny. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świeczkę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, gdy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim Królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Można w tym momencie poświęcić też wodą święconą, którą wzięliśmy sobie w pojemnikach przygotowanych uprzednio z kościoła, przygotowaną właśnie święconkę, a następnie, jak to mamy w zwyczaju, złożyć sobie świąteczne życzenia. Teraz pozostało nam już tylko zjeść pysznie przygotowane śniadanie, a po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana, alleluja. I wszyscy odpowiadamy: Przy łamaniu chleba, alleluja. Módlmy się. Boże źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wszystkiego, co najlepsze na ten czas świąteczny, jeszcze raz serca Wam życzymy. Błogosławionych świąt, pięknego poranka zmartwychwstania.